Dzień dobry. Jak mówić o większości świata? Dzisiaj porozmawiamy o tolerancji i szacunku w języku. Język jest niezwykłym narzędziem. Może być niebezpieczny jak miecz obosieczny, albo może służyć do budowania mostów. Wielokrotnie zdarzało mi się używać słów w nieodpowiednim kontekście, popełniać faux pas albo utrwalać zupełnie niechcąco i nieświadomie stereotypy. Im mniej przypominam małą dziewczynkę, tym większą mam świadomość tego, jak mówić, aby nie ranić. I ciągle uczę się tej trudnej sztuki. Piramida nienawiści stworzona przez Gordona Allporta u swoich podstaw ma słowny brak akceptacji. Rozpoczyna się ona w momencie, kiedy wobec danej osoby czy grupy pojawiają się komentarze o nienawistnym charakterze. Słowny brak akceptacji manifestuje się poprzez mowę nienawiści, poprzez używanie języka wykluczającego, języka wrogości, rozpowszechnianie stereotypów, plotek, złośliwości czy uszczypliwych żartów. Uprzedzenia to komunikaty, które eksponują wyjątkowo negatywne emocje. Nienawistne słowa czasami są konsekwencją istniejących w danej grupie stereotypów. Tego typu komunikaty utrwalają i podtrzymują stereotypy. Wyobraźmy sobie rzeczywistość, w której nie istnieje nietolerancja językowa, słowa nie krzywdzą, komunikaty nie ranią, ludzie nie toczą sporów, ponieważ wiedzą, w jaki sposób zwracać się do siebie, jak precyzyjnie wyrażać swoje uczucia i mówić o swoich potrzebach. A teraz powróćmy do rzeczywistości i zadajmy sobie pytanie, jak często stosuję język utrwalający stereotypy. Czy zdarzyło mi się od niechcenia rzucić stwierdzeniem pożycz stówę, nie bądź Żydem, albo siedząc za kierownicą swojego samochodu zniecierpliwiony mówisz, no oczywiście, baba za kółkiem, co słyszą twoje dzieci. Czy śmieliśmy się podczas oglądania Kevina samego w Nowym Jorku, kiedy to brat głównego bohatera mówił, wyglądasz jak stara murzynka. Zwróćcie uwagę na pewne zwroty. Nie bądź Żydem, będziesz pracował jak murzyn. Wiadomo, baba za kierownicą. Jaka ładna, taka głupia. Jeśli teściowa, to wiadomo, że to złośliwa kobieta. Coś mi tu cyganisz. Zobaczcie, że słowo cygan budzi bardzo negatywne skojarzenia. Cyganić, podobnie jak oszwabić, to synonimy kłamstwa i oszustwa. Używanie takich zwrotów utrwala stereotyp i sprzyja fałszywemu postrzeganiu Romów. Psychologowie nazywają to błędem atrybucji. Skoro każdy z nas dysponuje narzędziem, które kształtuje obraz świata, to może warto zwrócić uwagę na to, jak mówić, aby przedstawiać rzetelny i obiektywny obraz rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście mówienia o większości świata. Spójrzcie na te zdjęcia. Zostały one zrobione podczas mojej podróży do Ugandy. Gdyby nie kontakt z Polską Akcją Humanitarną, zapewne dużo więcej czasu zajęłoby mi dojście do tego, jakie popełniłam błędy, robiąc, a później publikując te zdjęcia. Odnosząc się do moich błędów, chciałabym podzielić się z Wami, czego dowiedziałam się o roli słów i obrazów w budowaniu wizji większości świata. Przedstawiając problemy związane z krajami globalnego południa, powinnam mieć świadomość tego, że mogą być one źródłem informacji dla osób, które oglądają te zdjęcia. Sposób, w jaki je pokazuję, może przecież umacniać lub obalać pewne stereotypy.
Te zdjęcia niestety mogły pogłębić stereotypowe wyobrażenia poprzez ukazywanie nas jako przekazujących pomoc oraz naszych ugandyjskich przyjaciół jako osób biernych, które tę pomoc otrzymują. Dobroczynność bowiem to nie jedyna droga do tego, aby znieść problemy ubóstwa. W myśl zasad opracowanych przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności należy unikać prezentowania stwierdzeń, obrazów, które utrwalają stereotypy i prowadzą do dyskryminacji. A warto zwrócić szczególną uwagę na poszanowanie ludzkiej godności, na stosowanie języka wrażliwości, odejście od europocentrycznej perspektywy. Informacje, które powinny pojawić się w kontekście zdjęć, to imiona, nazwiska bohaterów i bohaterek, no chyba że osoby, które zostały ukazane na zdjęciu, tego sobie nie życzą. Powinnam była wskazać ich pochodzenie, czas i miejsce opisywanej historii, opisać sytuację i wyjaśnić, czy ukazana sytuacja jest typowa dla danej grupy i czasu, kiedy zostało to zdjęcie zrobione. Dlatego też warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mówić o większości świata. Zamiast używania określenia kraje trzeciego świata, proponuję stosować zwrot kraje globalnego południa. Chociaż nie jest on doskonały, to zdecydowanie lepszy niż ten pierwszy. Nie używamy słowa Murzyn. Warto zamiast tego obraźliwego słowa stosować oryginalne nazwy afrykańskich grup etnicznych. Afryka to kontynent składający się z 53 państw. Afryka jest bardzo zróżnicowana pod względem etnicznym. Zamieszkuje ją kilkadziesiąt ludów i setki plemion, które posługują się ponad 2000 języków i dialektów. Jak w takim razie rozwiązać kolejny problem, problem Indianina? Otóż Krzysztof Kolumb, przybywając w 1492 roku do wybrzeży Ameryki, sądził, że odkrył nową drogę do Indii. Dlatego napotkanych autochtonów nazwał Indianami. W języku polskim raczej nie pomylimy tych pojęć, bo mieszkańców Indii nazywamy Hindusami. Ale w języku angielskim słowo Indian może oznaczać zarówno Indianina, jak i Hindusa. Z powodu tej pomyłki Indianie nie lubią tego określenia i prawidłowo powinno się o nich mówić tubylczy Amerykanie. W Kanadzie, gdzie oprócz Indian żyją inne tubylcze nacje, takie jak Inuici albo Aleuci, zwykle używa się określenia pierwsze narody. Warto również używać określeń ludność rdzenna, rdzenni mieszkańcy Ameryk. Język, którego używamy, bez wątpienia kształtuje rzeczywistość. To od nas zależy, czy powołana przez nas do istnienia rzeczywistość będzie włączająca czy wykluczająca. Dlatego warto z szacunku do drugiego człowieka, z poszanowaniem złożoności ludzkiej tożsamości, pamiętać o tym, aby unikać stereotypów, unikać generalizacji i dehumanizacji, rezygnować z wąskiej perspektywy, która jedynie umacnia stereotypy, zwracać uwagę na źródła informacji, na których się opieramy. Warto przyglądać się perspektywom narracyjnym opisującym historię. Zastanowić się, czy wybrzmiewają one z perspektywy świadka, samego zainteresowanego, czy ze strony osoby postronnej. Warto stosować feminatywy z szacunku wobec kobiet. Wiesław Myśliwski napisał, że słowa to wielka łaska. Cóż ma człowiek tak naprawdę więcej oprócz słów? I tak nas wszystkich czeka kiedyś wieczne milczenie. To się jeszcze namilczymy. Zanim to nastąpi, obdarujmy ludzi wokół siebie dobrym słowem, które kruszy mury i buduje mosty. Samych cudowności i dobrych, życzliwych słów Wam życzę. Dziękuję.